Dzień dobry, witam Państwa. Moim Państwa gościem jest Pan Piotr Trylkowski, kandydat do Sejmu z ruchu Poparcie Palikota. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Dlaczego chce Pan startować do Sejmu? Szanowni Państwo, chciałbym dokonać zmiany, jakie, jak sami Państwo wiedzą, są do dokonania, czy to w regionie, czy to w kraju. Jakie to zmiany? No oczywiście na lepsze. Ale co chcemy zmieniać, na przykład? Na przykład, jako ruch proponujemy odsunięcie religii ze szkół, sfinansowanie kościołów z budżetu państwa. Coś jeszcze? Może coś bardziej dla mieszkańców Garwolina, tak stricte, jako poseł z tej ziemi, co może pan im zaproponować? No już od dawna jest mówione o obwodnicy S17. Nic nie jest dalej robione. Co może pan zrobić? No będę się starał, żeby to ten temat bardziej ruszył i żeby to szło dalej. No ale w jaki sposób? No, trzeba zdobywać jakieś koalicje, budować sprzymierza, które pomogą wybudować taką trasę. Ma pan jakiś pomysł, z kim się spotykać, jak rozmawiać? Znaczy, o tym to jeszcze na razie skupiam się na kampanii wyborczej, która właśnie trwa. Poczekamy, wyborcy zdecydują, co będzie dalej. Jest pan rozeznany tutaj w problemach tych ludzi? Co jeszcze jest jakimś ważnym problemem dla ziemi garwolińskiej? Co należałoby zmienić, mając taką okazję, pracując w Sejmie? Powiem panu tak, pracując od wielu lat w fabryce, w której się znajdujemy, niedaleko, spotykam wiele ludzi. Znam ich bolączki, znam ich problemy, ludzie narzekają, ludzie się skarżą. Na co najbardziej? No głównie skarżą się na brak funduszy. Ciężko wytrzymać od 10 do 10. Ludziom nie starcza po prostu na codzienne potrzeby. Pan może to zmienić jako polityk? Będę się starał zmienić to. W jaki sposób? No, nawet przez zorganizowanie jakichś podwyżek czy coś. Tego typu rzeczy. Uważa pan, że ma pan odpowiednie doświadczenie do tego, żeby reprezentować mieszkańców Garwolina w Sejmie? Będę się starał podnosić z każdym dniem, z każdym okresem kwalifikacje. A na razie jakie to kwalifikacje? Wykształcenie średnie, matura, warsztaty dziennikarskie, telewizji TVN. I oczywiście około półtora roku praca w firmie pożyczkowej, gdzie też miałem kontakt bezpośredni z ludźmi, z klientami, też, którzy tak samo jak brali pożyczkę, to wiadomo, odczuwali jakieś tam bolączki typu finansowe. Będzie pan współpracował z lokalnymi politykami? Jeśli zajdzie potrzeba, oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Piotr Trylkowski, kandydat do Sejmu z ruchu Poparcia Palikota.